Witajcie, kochani. Witajcie, witajcie. Mamy bardzo wyjątkowych gości dzisiaj na naszym kanale. Ja jestem Dagmara, mamy Monikę i mamy Leszka. I Cześć, witam Was bardzo cześć, cześć, serdecznie. witamy. Powiem Wam więcej o nich. Ja w ogóle, w sumie cudem, ale nie cudem, poznałam się z Leszkiem i Moniką, jego partnerką w Lublińcu. Przez mojego brata, tak naprawdę. To wszystko się wydarzyło tak nieoczekiwanie, bo nie miałam planów działać jakoś holistycznie, w sensie gdzieś chodzić do jakichś gabinetów i coś więcej robić z tym. Ale po prostu sama sytuacja się napatoczyła i poznaliśmy się dzięki mojemu bratu, który tak naprawdę nic nie wiedział o mnie. Wiedział, że zajmuje się. Może takim leczeniem holistycznym, coś tam, ale więcej nie wiedział, więc nas poznał z Leszkiem, który mieszka w Lublińcu i ma wspaniałą taką małą przychodnię. Może więcej opowiesz o Lab Oxy, czym jest Lab Oxy, jak myśmy się poznali, w ogóle ta cała sytuacja. Cześć, witajcie. Dokładnie tak to było. To był wyjazd na Mazury, którym pływamy raz na jakiś czas, raz w roku. Jechałem z Krzysiem samochodem i no tak sobie gadaliśmy na temat różne, na temat zdrowia i mówi do mnie Krzysiu, ty tam coś takiego robisz, jak coś moja siostra. Ona tam właśnie tam zdrowiem robi jakiś coaching. Ja mówię, mów dalej, mów dalej, mów dalej. Mówię, słuchaj, ty musisz mnie poznać z swoją siostrą, musisz dać mi do niej kontakt, cokolwiek zrób, musimy się poznać koniecznie. To musiało się po coś wydarzyć, ta dzisiejsza nasza rozmowa. On mówi, wiesz, ona nie ma czasu, ona tutaj przyjeżdża. Mówię, słuchaj, koniecznie musimy się poznać. No i tak właśnie poznaliśmy się, zupełnie przez przypadek, na początku telefonicznie rozmawialiśmy, zaprosiłem Dagmarę do nas, do studia, żeby znalazła chwilę czasu. Ta chwila przerodziła się w 4 godziny. Rozmawialiśmy. Nasze małe studio, ja mieszkam w Lublińcu, właśnie tam, gdzie Dagmara ma też swoją rodzinę. Prowadzimy studio z komorą hiperbaryczną, prowadzimy zdrową suplementację z polską firmą, która działa międzynarodowo. Również działamy od pewnego czasu z pewnym urządzeniem, o którym dzisiaj się dowiecie. I mamy też generatory wodoru. Zajmujemy się generalnie, można też powiedzieć, takim holistycznym podejściem do zdrowia. No i spotkaliśmy się z Dagmarą. To było fantastyczne spotkanie, bo no, czuliśmy się z moją Moniką, czyli z moją partnerką, jakbyśmy się znali z Dagmarą no, latami, po prostu latami. Jej doświadczenie, jej wiedza. Jej znajomość w ogóle tematu zdrowia, podejścia do tego tematu, bo tylko to, że wiemy, to nie rozwiązuje nam sytuację, tylko jak do tego w ogóle podchodzimy, z jaką pasją, bo najważniejszą rzeczą moim zdaniem, że podchodzimy do tego z pasją. A dla tej pasji nawet niedawno mnie zwolnili z firmy po 20 latach pracy w korporacji, także fantastycznie, ale ja jestem zdania, że wszystko dzieje się po coś i coś się musiało wydarzyć. W tej chwili z perspektywy czasu dziękuję, że tak się wydarzyło, bo poznaliśmy znowu się z tą oto Moniką, która tu jest niżej, przynajmniej ja ją widzę troszkę niżej na ekranie, z Moniką Wicherek i to też było wydarzenie, które zmieniło moje życie. No tak, można powiedzieć, zmieniło moje życie, ponieważ wydarzyło się coś, co być może powiem troszeczkę później, a teraz dziękuję za krótki wstęp. I teraz zostawiam oczywiście tutaj Dagmarze prowadzenie. Dziękuję. Dzięki Leszek, dzięki bardzo. Ja się bardzo cieszę, że Was poznałam i to było naprawdę, myślę, że przeznaczenie, bo od razu kliknęliśmy i wiedzieliśmy, o co chodzi i po prostu nie ma się co tłumaczyć. Jesteśmy na tych samych falach, więc to jest super, że my się łączymy jako rodzina, taka duchowa i wiemy, o co chodzi, po prostu nie musimy się tłumaczyć. To jest piękne. I Wy macie wspaniałe miejsce w Lublińcu, w małej miejscowości, z której ja pochodzę. Ale jest to naprawdę super miejsce. Wszystkim polecam. I jak byłam u Was, mieliśmy tam kilka spotkań i raz dostaliście właśnie to urządzenie, o którym dzisiaj będziemy mówić. I ja miałam okazję się jakby przekonać, jak to działa.
I tak. To nawet nie, myśmy jeszcze nie mówili o jakiejś współpracy, nie mówiliśmy o tym, co w ogóle, co będziemy robić, nic. My to po prostu dla samej przyjemności sprawdzenia tych różnych fajnych rzeczy, które wy macie, daliście mi to na spróbowanie, że tak powiem, doświadczenie tak. tego. I to było fajne, bo ja wtedy nawet nie myślałam o tym, że wiesz, że będzie to dalej jakby ten temat będzie się ciągnął. Aczkolwiek to jest coś, co miało się wydarzyć i dlatego chcemy wam opowiedzieć o tym, bo to jest bardzo, bardzo wyjątkowe, o czym teraz będziemy mówić i bardzo się cieszę, że mamy tutaj Monikę, która ma ogromne doświadczenie z tą technologią, z tym urządzeniem, w ogóle ze zdrowiem ogólnie i chciałabym, żeby nam też powiedziała swoją historię, swoje doświadczenie. Ona ma 12 lat doświadczenia w tej technologii, 12 lat doświadczenia w tym Departamencie Zdrowia, można powiedzieć, tak. Referentka medyczna, położna, także no wiesz, znasz to od innej strony też, znasz od strony pacjentów, wiesz jakie rzeczy się dzieją, ale też sama przeżyłaś coś, o czym może nam powiesz i jak to zaistniało w twoim życiu, jak zaistniała ta technologia w twoim życiu i jak to ci pomogło niesamowicie. Także oddaję tobie głos, powiedz nam więcej o tym. Super, cudownie, bardzo ci dziękuję za tak wspaniałe i piękne wprowadzenie. W ogóle cieszę się, że tutaj jesteśmy razem, to jest coś niesamowitego. I tak jak powiedziałaś, że jest rodzina, którą mamy, powiedzmy wydaje nam się na co dzień, ale jest jeszcze drugi rodzaj rodziny, właśnie tej duchowej. Spotykasz na swojej drodze, w swoim życiu ludzi po kolei i za chwilę zaczyna składać się coś w całość, jak takie puzzle, nie? Że te poszczególne elementy gdzieś tam są porozsiewane, więc też ogromna wdzięczność za to, że poznaliśmy się z Leszkiem i że widzi potencjał w tym, co ja robię i że udało mi się zarazić jego i ciebie, Dagmara, właśnie tym samym i pomaganiem w ten sposób. A jeżeli chodzi o moją historię, to jest bardzo ciekawa i interesująca. Ja ogólnie urodziłam się z taką wadą, nazywa się to rozszczep kręgosłupa, być może niektórym jest znana i to już jest od urodzenia, więc no nie było to w tamtych latach, kiedy wiecie, 80 lata, nie operowało się tego, nic się z tym nie robiło, po prostu się to zostawiało na takiej zasadzie i tyle. No i później już całe życie było tak naprawdę spiętnowane, mogę to tak nazwać i powiedzieć, ogromnym bólem. Ja cały czas słyszałam od lekarzy, a to się przyzwyczaisz, to wiesz, z wiekiem to będzie coraz gorzej, do bólu można się przyzwyczaić i ten ból tak naprawdę towarzyszył mi od malutkości, a ten rozszczep kręgosłupa już sam w sobie nie jest taki straszny, najgorsze były właśnie te pozostałe rzeczy, które były takimi rzeczami towarzyszącymi temu, czyli te rzeczy, które zaczęły się dziać później, czyli rozdwojenie rdzenia kręgowego, zakotwiczenie rdzenia kręgowego, przepukliny, które później zaczęły się pojawiać ponad tym rozszczepem, mam jeszcze blok kostny, czyli wyobraźcie sobie, że w kręgosłupie, jak są kręgi, to ja jeszcze mam trzy kręgi zrośnięte razem, po prostu tak najzwyczajniej w świecie, nie? Mój rdzeń kręgowy tak sobie też ogarnął, że zakotwicza się kość ogonową. I bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych zmian, które naprawdę powodowały wiele tych dolegliwości bólowych. I już nie będę wracać do dzieciństwa, jak to wyglądało, ile razy tam musieli mnie rodzice zabierać ze szkoły. I moją taką misją, mogłabym to nazwać, już w wieku 7 lat, słuchajcie, w wieku 7 lat, kiedy byliśmy u mojego krześniaka w szpitalu, na korytarzu wisiał fartuch lekarski. No i co ja zrobiłam? Ja oczywiście tak z trochę takim zapędem właśnie do tej medycyny i tego pomagania ludziom, założyłam ten fartuch, jako ta 7-latka stanęłam przed lustrem, pamiętam jak dziś, popatrzyłam się na siebie, odwróciłam się do moich rodziców i powiedziałam moim rodzicom, mamo, tato, ja będę lekarzem, ja będę leczyć ludzi. Wyobraźcie sobie, w tamtych czasach to było hi, hi, ha, ha, no weź ty przestań, ściągnij, bo za chwilę ktoś nas tutaj wywali, ale już wtedy to było, więc poszłam na położnictwo, ponieważ uważam, że przyjmowanie nowego życia na świat, czyli dawanie tej możliwości i ten uczestniczenie w tym było czymś fantastycznym, ale niestety, im byłam starsza, tym te dolegliwości bólowe były, wiadomo, coraz trudniejsze i coraz cięższe. Ja potrafiłam zaczynać mój dyżur na porodówce
z przysłowiowo, tak się mówi w medycynie, ketonalu w serce, czyli kroplówka 100 ml, do tego wstrzykuje się ketonal i tak po prostu zaczynam dyżur. U mnie tabletki ketonalu były na porządku dziennym, ja je miałam w każdej torebce, no i to było jak dropsy, już wiecie, dwie rano, dwie w południe, dwie wieczorem, może nawet trochę więcej, a biorąc pod uwagę fakt, że ja jestem też samodzielną mamą od dłuższego czasu, więc musiałam jakoś organizować sobie to życie i finanse, więc tutaj oprócz pracy na porodówce jeszcze prowadziłam poradnię ginekologiczną, prowadziłam szkołę rodzenia, byłam położną środowiskową, więc wiele tych aspektów gdzieś tam się przejawiało, ale niestety bardzo często lądowałam na L4 z tego tytułu, że po prostu no, nawet te tabletki nie pomagały. A co robią tabletki, bardzo dobrze wiecie. Moja wątroba i nerki też wtedy bardzo dostawały po prostu i skończyło się często tak, że ja bardzo, w sumie często lądowałam na urologii, bo miałam albo jakiś zastój w nerkach, albo coś tam z tymi nerkami się działo, no z wątrobą też do końca nie było ok. No i słuchajcie, przyszedł taki moment nefralgiczny w tym moim życiu, że faktycznie tak mocno poskładało ten mój kręgosłup, że lekarze nie widzieli tak naprawdę żadnego rozwiązania, no i stwierdzili, że prawdopodobnie to już jest ten czas i ten moment, kiedy ja będę musiała sobie poszukać wózka. I to tak zagrzmiało mocno w mojej głowie, kiedy wiecie, kładziecie się wieczorem spać, a rano nie możecie wstać i zastanawiacie się, o co chodzi i co się wydarzyło takiego. Robią ci badania i diagnozują, no i nikt nie wie, o co chodzi. Podają ci leki przeciwbólowe, ale nikt nie wie, o co chodzi. Zoperować też na tamten czas nie było tego można, bo stwierdzili, że to stykająca bomba zegarowa, więc wiecie, ja byłam tak po prostu no trochę między, nawet nie między młotem a kowadłem, bo nie było rozwiązania. Ale ja nie jestem taką osobą, która się godzi na takie rzeczy, więc stwierdziłam, że coś sobie znajdę i poszukam. No i poznałam fantastycznego człowieka w moim życiu, tak samo właśnie ten kolejny puzzle. Jest to Piotr Sierpowski, który też z niesamowitego stanu zdrowotnego wyszedł dzięki technologii. No i mówi mi tak, że mam spróbować. Na tamten czas nie było można ani wypożyczyć, ani przetestować, po prostu trzeba było kupić. Słuchajcie, trzeba było kupić. Więc ja mówię tak, kurczę, a jak mi to nie pomoże, co się wtedy wydarzy? Mówię, dobra, najwyżej komuś odsprzedam, trudno, co mi szkodzi? Zaryzykowałam, zainwestowałam właśnie w technologię, która, słuchajcie, technologię, która przywraca prawidłowe mikrokrążenie w naszym całym organizmie od czubka głowy do małego palca w nodze, wszędzie. Stosowałam regularnie, dwa razy dziennie, po 8 minut punktowo stymulacji. Słuchajcie, ja po 6 tygodniach takiej faktycznie pełnej stymulacji, wiadomo, każdy człowiek jest inny i u każdego troszeczkę inaczej różne rzeczy wyglądają, zmaga się każdy z innymi jednostkami chorobowymi czy z innymi przypadłościami, w różnym wieku jesteśmy, na różnym etapie swojego życia, więc to też jest bardzo ważne. U mnie akurat było tak i ja pierwszy raz w życiu, słuchajcie, ja się wtedy nawet popłakałam, ja pierwszy raz w życiu wstałam rano i mnie nic nie bolało. To było coś niesamowitego, to było coś niesamowitego, że mnie po prostu nie bolało. Ja już byłam tak przyzwyczajona do tego bólu, że dla mnie to była norma, więc jak mnie nie bolało, to ja mówię, kurde, coś chyba jest nie tak, nie? Coś się wydarzyło i takiego dziwnego. No ale faktycznie tak się zadziało i wtedy w mojej głowie się wszystkie klapki, wiecie, tak, jest takie koła zębate, nie? W zegarku i wszystkie te klapki w mojej głowie zrobiły takie dy. Nagle wszystko się poprzestawiało, dosłownie wszystko. O 180 stopni zmieniło się moje myślenie, moje życie po prostu nabrało zupełnie innego sensu i znaczenia, nawet jak o tym teraz mówię, to wychodzą mi ciarki na całym ciele i gdzieś tam jakaś ekscytacja się włącza, ponieważ wtedy podjęłam decyzję, że ja się zwalniam z tej porodówki, ja odchodzę z tego szpitala, że tam po prostu są odpowiednie osoby na odpowiednich miejscach, oni sobie poradzą i ja chcę zajmować się mikrokrążeniem. Zaczęłam poszerzać tą wiedzę, zaczęłam się uczyć, zaczęłam się dokształcać, zaczęłam zgłębiać ten temat. I moim takim celem i misją, właśnie dlatego jest Dagmara, jest Leszek, bo to już są takie osoby, które udało się zarazić właśnie tą inspiracją, tą misją, żeby każdy człowiek, który żyje na Ziemi, miał dostęp do tej technologii i żeby każdy mógł z niej skorzystać, żeby każdy mógł się regenerować we własnym domu. I kolejną taką rzeczą, żeby ludzie w wieku 80, 90, 100 lat jeździli na rowerze, mogli prowadzić sobie życie w taki sposób, jaki chcą, mogli korzystać przede wszystkim z tego życia, a nie zastanawiali się, które tabletki wezmą sobie rano, które wieczorem, o kurczę, no mam ich 50, no
przepraszam, ale no to nie o takie życie nam chodzi. Więc no, tak mogła, wiecie, w takim monologu bardzo długo, ale to tak, jeżeli chodzi o mnie. Wiesz co, od razu mi się przypomniało, jak mówiłaś o tych tabletkach, że kiedyś byłam u chiropraktora, który pokazał mi, to był taki znajomy. Ja mam dużo znajomych właśnie w tym, na zdrówko. Dziękuję. I prawda. Mam dużo znajomych, wiesz, w tych sferach medycznych, holistycznych i byłam u takiego znajomego, który robił rentgen, robił takie na zdrówko. Dziękuję. Coś jakoś tak mi zaczęło teraz. Czyli prawda. Tak. Robił zdjęcia rentgenowskie ludzi i wiesz, jak wygląda nasz kręgosłup, w ogóle gdzie tam co, jakie kręgi są, wiesz, nad czym pracować, nie? Jak się dobry chiropraktor powinien zrobić takie zdjęcie, zanim zacznie się za kręglarstwo. Ale powiem ci, że bardzo dużo zdjęć właśnie mi pokazywał, mówi, zobacz Dagmara, i dosłownie było widać te tabletki na tym zdjęciu rentgenowskim, które tam siedzą w tym żołądku, nie? Za 20 tabletek, słuchaj. Nie? I one tam po prostu sobie leżą i leżą i leżą i leżą, nie? I ja też zajmuję się suplementami. Tutaj jestem dystrybutorem też bardzo dobrych suplementów, które właśnie nie są tabletkami, bo nie jestem za tym. Ale zobaczcie, ile ludzi bierze tabletki codziennie. Jak sobie zobaczymy na naprawdę procent ludzi, którzy biorą tabletki codziennie, To jest szokujące, po prostu szokujące. I to jest tak smutne, że ci ludzie nie mają jakby nadziei, że coś jest innego niż te tabletki. I nawet zobacz, ilość aptek, nie wiem jak u was tam w Stanach Zjednoczonych, ale u nas w Polsce ilość aptek jest zatrważająca. Na jednej ulicy potrafi być z 3-4 apteki, na jednej ulicy, tak. Na przykład APAP, ibuprofen, nurofen, takie standardowe leki, no wiem, że nie powinnam nazwę mówić, no ale trudno, standardowe leki przeciwbólowe są dostępne w sklepach spożywczych, dyskontach, na stacjach benzynowych, tak naprawdę wszędzie. I gdzie one są umieszczone? Na wysokości wzroku, czyli przy kasie, gdzieś tam widać, żeby ktoś zawsze mógł sobie wziąć, ale ludzie się zastanawiają właśnie teraz, choć nie wszyscy, czym spowodowany jest ból, nie? Żeby poszukać przyczyny tego bólu. Lepiej wezmę tabletkę, ale tabletka zamiata troszeczkę pod dywan, czyli działa na ten ośrodkowy układ nerwowy, nie? Więc tutaj szukanie przyczyny to jest raz, czyli dlaczego mnie boli, na przykład dlaczego boli mnie głowa, może piłam mało wody dzisiaj, może powinnam dłużej spać, nie? Może powinnam przyjść się na spacer, doziemić się, więc tu głównie też o to chodzi. Tak. Tak, no ludzie nie patrzą na przyczyny, że o tym nie mówię. Nie? A propos tabletek, ja już widziałem lekomaty. Tak, tak, u nas też można. To są takie właśnie, tak jak do napoi, nie? To są do leków. Tak, też są, też są. Tutaj nie ma tyle, muszę wam powiedzieć, że tutaj nie ma tyle aptek. Tutaj jest bardzo mało aptek. W porównaniu z Polską to po prostu jest jakieś, to jest szaleństwo. Ja tego nie mogę zrozumieć. Pewne instytucje i apteki są na każdym rogu, nie, w Polsce, nawet w takim małym Lublińcu, to po prostu jest szok dla mnie. Lublińc, który ma 25 tysięcy mieszkańców, jest 17 aptek. Średnia, z tego co słyszałem, ja nie sprawdziłem tego, tylko mi to znajoma powiedziała, że jedna apteka przypada na 2000 mieszkańców. Czekaj, masz 20 aptek, tak? Tak. I 20 tysięcy mieszkańców to nawet nie, to widzisz na 1000 nawet. Zobacz, 25, jak to się zwiększyło, nie? Ta ilość aptek. A była u nas pani z Kopenhagi, przynajmniej tak mówiła, mieszka tam 11 lat i powiedziała, że tam jest 4 albo 5 aptek jest w całej Kopenhadze. My mamy tak zwany Walgreens i CVS, to są takie najbardziej znane, ale to trzeba jechać, znaczy ja tu mam niedaleko jedną, ale ta apteka robi za sklep w ogóle, bo tam jeszcze są inne rzeczy. I tam są też farmaceuci, którzy im dajesz recepty i możesz podjechać samochodem, nie? I czasami właśnie sobie tak oglądam, ile osób podjeżdża tym samochodem, nie? Bo no to też jest szokujące bardzo. I ludzie nie patrzą na przyczynę, tylko wierzą lekarzom, bo tak zostali nauczeni, takie są ich programy. Też, że o, musisz wierzyć lekarzowi. Nie? Ja nie mówię, że wszyscy lekarze są źli w ogóle. Nie, jest bardzo dużo lekarzy, którzy też mi pomogli, ale,
ale trzeba się zastanowić nad właśnie przyczyną. Tak, i słuchaj Dagmara, właśnie jeżeli jesteśmy przy tych lekach i suplementach, bo suplementy są bardzo wskazane i to pojawia się kolejna rzecz, nie? Czyli taki kolejny dylemat, o czym zawsze opowiadam podczas moich wykładów. No dobrze, bierzesz jakiś lek na przykład, czy suplement, nie? Dowolnie. No i na przykład jest ten sam lek i mamy te same osoby, powiedzmy z tym samym schorzeniem, ale to takie najfajniejsze to jest chyba odchudzanie, nie? Czyli dwie osoby, które próbują schudnąć, biorą jakiś lek, no i mówi jedna osoba, kurczę, biorę ten sam lek w dużo większej dawce, mi nie działa, a tobie działa, ty już schudłaś 20 kg, ja jeszcze nic. Już abstrahując od tego, że mamy różne organizmy i tak naprawdę różnimy się pod tym kątem, ale na każdym opakowaniu leków i wszystkiego, zobacz, powinni też napisać, dopisać, że wszystko jest uzależnione od prawidłowego przepływu krwi, bo to jest droga dotarcia. Tak naprawdę tego wszystkiego. My możemy czasami wydawać miliony i ktoś ci powie, kurczę, Dagmara, czy tam Leszek, czy Monika, kupiłem suplementów za 1000 zł, a to nie działa. To nie jest dobre. Ja mówię, a jakie masz mikrokrążenie, jak to u ciebie wygląda? To na pewno gdzieś tam jest ta droga, zróbmy terapię. Zobaczymy, zrób miesiąc, 2 miesiące, 3 i porozmawiamy i wtedy zobaczysz. I to jest właśnie to, że wtedy mamy dużo lepsze efekty. Dużo lepiej wszystko się wchłania właśnie poprzez przywrócenie tego prawidłowego mikrokrążenia i właśnie tej drogi dotarcia do tej każdej komórki, nie? No to jest jakby podstawa, nie, do absorpcji suplementów. Tak. Też pamiętam, mówiłaś mi, bo ja miałam kiedyś, wiesz, problemy z anemią, z hemoglobiną. I też mówiłyśmy o tych czerwonych krwinkach, że one się razem jakby, one nie są prawidłowe często, że one się razem przylepiają. Tak, że sami do krwi. Ja wiesz, mogę codziennie sok z buraków pić, nie? To jest jedno, ale drugie, tak naprawdę to mój organizm po prostu nie absorbuje z tego, bo co się dzieje? Bo te krwinki się na przykład przylepiają. Mhm. Że tutaj też... Możesz powiedzieć więcej o tym, jak to działa w ogóle? Tak, ja bardzo chętnie opowiem Wam o mikrokrążeniu. Przygotowałam dla Was prezentację, która niestety nie chciała się zaczytać, ale mam nadzieję, że osoby, które będą zainteresowane i będą chciały wiedzieć więcej, to poprosicie Dagmary i ona Wam na pewno wszystko podeśle, czy też link właśnie do swojej strony internetowej, gdzie będziecie mogli sobie przeczytać. Jeżeli chodzi o obszar mikrokrążenia, to... Tutaj dałam ten... Tak, to za chwileczkę, to trochę później, ale dobra, jak już mamy udostępnione, to możecie sobie zobaczyć. To jest akurat przygotowane przez grafika komputerowego i to jest przekrój mikronaczynia krwionośnego. I ten film niech sobie leci, to sobie patrzcie, jak te wartości odżywcze, te erytrocyty, leukocyty. Erytrocyty to jest właśnie ta krwinka czerwona, czyli ten, tak ja zawsze to nazywam, talerzyk, który musi zostać przepchnięty, czyli te naczynia krwionośne muszą po prostu, widzicie, przepychać tą krew w niezależnym rytmie. Ale zanim przejdziemy do tego rytmu, ja Wam chcę zobrazować, jaki to jest duży obszar tego mikrokrążenia, bo powiem Wam szczerze, że u mnie na studiach nigdy, przenigdy nie był ten temat poruszany, pomimo kilkuletniej nauki, zawsze mówiło się o dużym krążeniu, czyli serce, żyły, tętnice, że to jest ważne, i o to trzeba dbać, ale nikt nie mówił o mikrokrążeniu, więc słuchajcie, teraz sobie możecie zwizualizować, bo to jest też bardzo fajne zadanie, w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w jakimkolwiek kraju macie tylko autostrady, nic więcej, nie ma żadnej innej drogi, jest tylko autostrada. Czy wy dojedziecie do domu tą autostradą, bez żadnych innych dróg? No nie. I te autostrady to są właśnie te nasze główne żyły i tętnice. Więc potrzebujemy drogi dojazdowej do naszego domu, tak? Więc drogą dojazdową jest mikrokrążenie. I mikrokrążenie w naszym organizmie, słuchajcie, stanowi, uwaga, dla mnie to było szokiem, 95% naszego układu krążenia. Tylko 5% to jest są żyły, serce i tętnice, a 95% to jest mikrokrążenie. I wyobraźcie sobie teraz kolejną rzecz. Jakby z całego naszego organizmu te wszystkie naczynka wyjąć, to my możemy, rozkładając je na płasko, rozłożyć je na takim dużym boisku piłkarskim. To jest jedno. Tak. Dwa, jakbyśmy wszystkie te naczynka krwionośne wyciągnęli i po linii prostej, wiecie jak wygląda kula ziemska, jaka jest duża,
to możemy 2,5 raza po równiku okrążyć sobie kulę ziemską. Tak jest obszar tych naszych właśnie naczyń krwionośnych i nawet samo serce jest oplecione tymi naczyniami krwionośnymi, tymi drobniutkimi, bo to jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. I to te naczynka krwionośne dostarczają do serca tlen, substancje odżywcze, a jedna komórka, słuchajcie, potrzebuje około 80 substancji odżywczych, w tym tlenu i witamin, więc żeby prawidłowo funkcjonowała. I to jest jedno, że komórka musi być dożywiona i dotleniona, ale druga rzecz, słuchajcie, no musi przecież się oczyścić, tak? My w ciągu naszego życia przyjmujemy bardzo dużo toksyn, bardzo dużo zanieczyszczeń. Zobaczcie, w jakim my żyjemy świecie. Powietrze, jedzenie i nie mówię też o fast foodach, ale no to wszystko, co przyjmujemy do naszego organizmu, pomimo tego, że mamy 3 fajne filtry, 2 nerki i wątrobę, gdzie walczą, oczyszczają cały czas, tak naprawdę próbują pozbyć się tych toksyn, no to nie zawsze to jest ok, jeżeli tamto mikrokrążenie nie funkcjonuje dobrze. No i jeżeli możesz pokazać jeszcze raz ten filmik, to będę Ci wdzięczna, właśnie ten czerwony. Powiem Wam o jeszcze jednej właśnie funkcjonalności tych naczyń krwionośnych. Zobaczcie, tutaj taki czerwony, gruby pas. Ten czerwony, gruby pas, który tutaj jest na dole, to jest mięsień. Bo te naczynka krwionośne, uwaga, to też może być dla Was szokiem, wyścielone są mięśniem gładkim. Zobaczcie, mój palec będzie emitował naczynie i tutaj mamy wyścielone w środku tym mięśniem gładkim i tam mięśniówka nie reaguje, nie ma receptorów, więc nie ma leku, który można przyjmować. Są czasami reklamowane leki na mikrokrążenie. Nie ma leku, bo profesor niemiecki kardiolog, który wymyślił, pracował, słuchajcie, 40 lat w laboratorium, poświęcił 40 lat swojego życia, żeby opracować właśnie tą technologię, wymyślić, jak można wspomóc to mikrokrążenie i przywrócić to fizjologiczne, czyli to, z jakim się rodzimy. Najpierw sobie wymyślił oczywiście lek, który nie działał. On pracował na takiej mikroskopii intrawitalnej, są takie 3 duże na świecie mikroskopy i tam w czasie rzeczywistym można sprawdzać, czy to mikrokrążenie rusza, czy nie rusza. No i słuchajcie, udało mu się, wymyślił, opatentował i nie ma drugiej takiej technologii na świecie, która w sposób właśnie fizjologiczny, naturalny przywraca prawidłową, uwaga, naczynioruchowość. Być może to jest trudne słowo dla Was, ale naczynioruchowość to jest właśnie w angielsku vasomotion, czyli skurcz i rozluźnienie, czyli rytm pracy tych drobnych naczyń krwionośnych, ponieważ te drobne naczynia krwionośne, mikrokrążenie, pracują już niezależnie od pracy serca. Czyli serce przepompowywuje krew, tak, na duże arterie, tam mamy tętno i ciśnienie, ale już w mikronaczyniach krwionośnych mamy tą naczynioruchowość, czyli te 3 skurcze, to sobie zapamiętajcie, bo to jest ważne, 3 skurcze i 3 rozluźnienia na minutę. Tak się rodzimy. A w ciągu życia właśnie, przez to, że my się starzejemy, są naturalne procesy starzenia, że nasz organizm jest narażony właśnie na brak ruchu, na zanieczyszczenia, na złe jedzenie, no i zaczynamy chorować, tak? Być może ktoś z Was się zmaga już z wieloma jednostkami chorobowymi. Być może ktoś chce profilaktycznie, bo to też jest bardzo ważne. Ja zawsze powtarzam na swoich wykładach, słuchajcie, dopóki jesteście według Was zdrowi, bo proces chorobowy, pamiętajcie, rozwija się w organizmie kilkanaście lat czasami. I czasami się słyszy, ktoś przychodzi od lekarza, kurczę, zdiagnozowali u mnie cukrzycę. Wczoraj jeszcze nie miałam tej cukrzycy. To tak nie działa, to nie jest, wiecie, na pstryknięcie palcem, że wczoraj cukrzycy nie było, a dzisiaj ta cukrzyca nagle jest. Tak samo z nadciśnieniem, nie? Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim profilaktycznie, żeby właśnie, tak jak profesor Bauer Schmidt, szwajcarski kardiolog, z którym miałam przyjemność się w tym roku spotkać już dwukrotnie i porozmawiać, który w swojej klinice właśnie używa, mówi, słuchajcie, róbmy wszystko, żebyśmy nie musieli gasić pożaru w naszym organizmie. Bo jak będziemy już musieli gasić ten pożar, to to będzie długi proces, ale wiecie, jak to wygląda po pożarze, nie? Że są po prostu już takie zniszczone struktury, tak. Takie zniszcza, które musimy odbudowywać. I jeszcze szybciutko Wam powiem, bo to też z takich wizualizacji, jak popatrzycie na swój własny palec, zobaczcie i zrobicie kropkę markerem na tym palcu, taką malutką, niewielką, to w tej kropce będzie 600 mikronaczyń krwionośnych,
a w 1 mm sześciennym wątroby 5000. I jeszcze właśnie a propos tego filmu, jakbyś mogła puścić Dagmarę jeszcze raz i a propos tych krwinek czerwonych, czyli hemoglobiny, kiedy mamy tą naczyniorochowość prawidłowo zachowaną i ta krew płynie sobie swobodnie, bo na poziomie drobnych naczyń krwionośnych właśnie krew nie jest już płynem, to są przesypujące wartości, to te krwinki się po prostu nie zlepiają. One nawet, co więcej, potrafią przyjąć kształt ameby, czyli potrafią się spłaszczyć, bo większość erytrocytów jest większa niż światło naczynia i ona musi po prostu zostać takim, wiecie, przepchnięta. Więc to jest problem. Też chciałam jeszcze zauważyć, że mój też przyjaciel, inny chiropraktor, mówił, że w 90 albo więcej procentach my w ogóle nie czujemy na przykład uszkodzeń nerwów, jeżeli są jakieś problemy z naszym kręgosłupem, z nerwami, gdziekolwiek w ciele, to my tego nie czujemy w większości. Więc po latach na przykład człowiek może nie czuć czegoś, ale to tam jest, tak samo jak z zębem, że jest jakieś uszkodzenie, że jest wymagana jakieś tam, wiesz, jest próchnica, a my tego nie czujemy, bo ząb nie boli, nie? To myślimy, że jest okej, tego nie widzimy. Tak samo nasz organizm nie daje nam znaków, my tego nie odczuwamy jako ból, ale to tam jest. Więc tak, też trzeba pamiętać, że to lata zajmuje, żeby coś odczuwać w ogóle. A czasami ludzie nigdy nie czują bólu, bo po prostu to jest nie jakby nieodczuwalne przez organizm, ale to tam się zadziewa i uszkodzenia różne się dzieją w ciele, których my nie czujemy. A tak naprawdę tutaj wizualizacja tego, co pokazaliśmy, pokazuje, nie, że kurczę, to cały czas się tam dzieje, to cały czas przepływa. Tam się różne rzeczy dzieją, o których my nie wiemy, bo my tego nie czujemy. One są jakby naturalne, naturalnym procesem w naszym organizmie. I pamiętam w związku z tym, że miałam uszkodzony nerw trójdzielny na twarzy tutaj i to był ogromny ból. Lekarze mówili mi, że wiesz, potrzebuję operacji mózgu. Nic innego mi nie pomoże. Oni zapisują bardzo silne leki na padaczkę na to. Oczywiście ja tych leków nie brałam, nie chciałam. Lekarz mi powiedział, ostatnia moja rozmowa z nim była, że potrzebuję operacji w mózgu, więc podziękowałam, wyszłam. No i zabrałam się za akupunkturę. I wtedy zaczęły mi się te nerwy odbudowywać, nie? Po kolei, powoli. Także to zajęło mi lata. Ale ten ból czasami jest, a czasami go nie ma. I my nie wiemy tak naprawdę. Może być uszkodzenie. W związku z tym, że moje takie było doświadczenie, że ja miałam ten ból, to wiadomo, nie mogłam czekać. Ale wiele osób nie ma tego bólu i nawet nie wie, że na przykład są jakieś uszkodzenia. Wiesz, to też jest związane z całym układem. Jeden układ z drugim się łączy. Nie? Mięśnie, układ szkieletowy, układ mięśniowy. Wiesz, to wszystko się łączy. Nie? To wszystko tak, jedno... Zobacz, jak ktoś na przykład, i często tak jest, że jak już faktycznie coś bardzo boli, to z reguły jest właśnie ten pożar, że składają ręce i jest za późno, nie? Że choroba po prostu tak zagalopowała, że dopiero w momencie, bo wyobraźcie sobie, no, mamy tryliardy komórek. Każda struktura w naszym organizmie, czy to są kości, stawy, mięśnie, nerwy, cokolwiek sobie nie wymyślimy, składają się z komórek. Po prostu najzwyczajniej w świecie, nie? Więc w momencie, kiedy mamy, nie wiem, no kilkanaście komórek niedożywionych, niedotlenionych, no to jeszcze nic nie czujemy, nie? Ale jak już cały narząd nie pracuje, no to wtedy już jest troszeczkę właśnie gorzej, nie? I właśnie fajnie, że o tym powiedziałaś, bo jeżeli chodzi o mikrokrążenie i o regenerację i nawet w takich stanów, o których ty mówisz, to nasz organizm poprzez właśnie przywrócenie prawidłowego mikrokrążenia w całym organizmie, czyli tych prawidłowych przepływów, zaczyna proces, czyli właśnie proces regeneracyjny, czyli naprawczy, samoregeneracji. I wtedy i leukocyty, nasza pierwsza linia odporności, te nasze wojowniki, nie, które są odpowiedzialne za naszą i odporność, i naszą gdzieś tam walkę ze stanami zapalnymi, które się toczą w naszym organizmie, też mają drogę otwartą. Ja to tak tłumaczę czasami bardzo prosto, to tak jakbyśmy po prostu otworzyli szlaban. I dalej im tak, macie wolną drogę, jedźcie, możecie robić to, do czego jesteście stworzone. Czasami jest na przykład tak, że ktoś ma bardzo dużo leukocytów,
Tak. I na przykład te leukocyty rosną. I wszyscy zastanawiają się, dlaczego? Dlaczego ten stan zapalny się powiększa? Dlaczego te leukocyty cały czas rosną? No rosną, bo nie mają otwartej drogi. Nie tak. mają zawalczyć i organizm produkuje więcej i cały czas więcej i więcej, bo nie potrafią tam dojść. Więc no, jest no, cały czas, wiecie, dużo. Tak, znam takie przypadki. Moja mama zresztą ma tak, że ma bardzo dużo białych krwinek, a nie ma na przykład nie ma balansu, nie? Między tymi czerwonymi a białymi, że bardzo tak, dużo białych krwinek. Czyli najzwyczajniej... Ale z tak, drugiej strony... Gdzieś tam w jej organizmie prawdopodobnie toczy się jakiś stan zapalny, którego ona nie czuje, nie wie, ale te leukocyty nie mogą tam dojść, nie? Więc organizm cały czas produkuje po prostu, żeby być w takiej gotowości do tej walki, nie? Mhm. No dokładnie. Także my nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje w naszym organizmie. Tak. Bardzo często nie jesteśmy świadomi tego. To, że nie czujemy bólu, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Nie? To dokładnie. A jeżeli mogłabyś włączyć ten drugi filmik, który jest już właśnie to, co wam opowiadałam, ten drugi filmik to już jest właśnie robiony mikroskopią intrawitalną w czasie rzeczywistym, i to już jest w trakcie terapii mikrokrążenia. I zobaczcie sobie, tutaj właśnie już widać bardzo dokładnie, że ta krew jest właśnie taką przesypującą się wartością, taką troszeczkę, te wszystkie składniki, które tam są, one po prostu muszą zostać przepchnięte, bo same się nie przesuną. No i tutaj już macie, tak? Bardzo mi się to podoba, po prostu mnie zachwyca to. Tak. Mnie za każdym razem też chodzi, właśnie oglądam już te tysiące razy, ale to jest coś niesamowitego, nie? To nasze struktury. I zobaczcie teraz, 6 minut stymulacji. Tym urządzeniem, w sensie. Tak. I tutaj po prawej stronie widać takie banieczki. To nie jest tlen, to są właśnie leukocyty. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej. I dopiero kiedy wtedy te krwinki białe właśnie, dokładnie tak. Kiedy my mamy to mikrokrążenie na tym dobrym poziomie, czyli na poziomie 3 skurczy i rozluźnień na minutę. Wow. To jest niesamowite. Tak, to jest właśnie to, tak, to jest to. To jest fizjologia, to nie jest przyspieszenie. My się tak rodzimy, słuchajcie. No. No a potem się zmniejsza to, co rozwalnia się. Wiesz co, ja to czułam, ja ci powiem, co ja czułam, bo od razu mi się przypomina to, co ja czułam. To jest, możemy już powiedzieć, że to jest mata, na którą się można usiąść, można położyć się. Ja osobiście miałam doświadczenie z tą matą i nawet myśmy tego nie planowali, to po prostu się wydarzyło samo i oni mówią, o spróbuj sobie tak, Mara. Ja mówię, dobra, ja jestem gotowa na takie różne holistyczne terapie, więc byłam otwarta. Słuchajcie, no pierwsze co, ja byłam w Polsce, muszę wam powiedzieć, że było bardzo dużo jeżdżenia. Ja cały czas byłam w ruchu, ja ciągle jeździłam, nie wysypiałam się, były upały, nie mieliśmy klimatyzacji, wiesz, dzieci, cały czas z dziećmi, nie? To po prostu było szaleństwo. Ja w Polsce w ogóle nie wypoczęłam, ale jak usiadłam sobie na tej macie, to powiem wam, że po prostu to był taki stan medytacji wręcz i takiego spokoju, którego ja pamiętam to uczucie, bo ja znam to uczucie, ale zajmuje mi to bardzo długo, żeby dojść do tego uczucia, do tego spokoju takiego, bo wiadomo, jak tak, dzieci biegają, krzyczą, nie wysypia się człowiek, ciągle jeździ, cały czas jest w ruchu, wiesz, jest bardzo duży chaos w życiu człowieka i nagle przychodzi takie coś, że on sobie usiądzie i po prostu taki spokój jest, że to jest aż wręcz szokujące, nie? Że idziesz z takiego chaosu, chociaż ja jestem osobą dosyć spokojną, ale powiem ci, że ten chaos, który przeżyłam w Polsce, był dosyć mocny, bo tak jak ci mówię, nie wysypiałam się, wiesz, spałam z moją córką młodszą, dwoje dzieci cały czas, nie? Dzieci też nieprzyzwyczajone do Polski, czy do w ogóle no, do tego życia, jedzenia, wszystko było inne, wiesz, to było dosyć stresujące dla nas, bycie tam. Pełna zmiana klimatu. Wszystko, zmiana, wiesz, my tutaj w upale mieszkamy, ale my mamy klimatyzację i jest suche powietrze, a w Polsce było bardzo, bardzo wilgotno. Ja na przykład puchłam, mi twarz puchła. Ja się patrzę na te wideo, które nakręciłam w Polsce, ja byłam zapuchnięta cała. Ale jak usiadłam na tej macie, to powiem ci, że ja mówię, ja już nie chcę schodzić z niej.
Po prostu taki spokój i to w ciągu, słuchajcie, to było 10 sekund. Ja po prostu poczułam takie niezwykłe uczucie. Takie, wiecie, jak jesteście w głębokiej medytacji, że jesteście sami, to można to zrobić. Ja potrafię robić takie rzeczy. Zmienia się też fale mózgowe, myślę, że się zmieniają podczas tego. Moje takie jest zdanie. Ja nie wiem, czy to jest zweryfikowane, czy nie, ale ja osobiście poczułam, że moje fale mózgowe się pogłębiły i poczułam, że byłam bardzo bliska medytacji, że mogłam po prostu się zupełnie wyłączyć, chociaż wokół mnie była moja córka 6-letnia, która biegała i szalała tam, nie? Po prostu ona tam była po prostu w takiej energii, bo ona jest bardzo energiczna i powiem wam, że tak się wyciszyłam i to na pewno też miało związek z tym, że ten tlen do mózgu doszedł i ja czułam też energię po tym, ogromną, czułam się tak energetyczna. I powiem ci, że to są fantastyczne uczucia i bardzo dużo osób właśnie tak ma, tylko wiesz, ile no, tych uczuć jest naprawdę przeróżnych. Są sportowcy, którzy na przykład, wiesz, dużo trenują, dużo ćwiczą, muszą mieć dużą wydolność. Mówią, kurczę, słuchaj, Monia, ja nie mam zakwasów, ja nie wiem, co się dzieje. Jak gdybym mógł, to bym mógł 24 godziny na dobę ćwiczyć. Po prostu cały czas. Są osoby, które, wiesz, właśnie się mają, wtedy jest taki znak dla organizmu, że wymaga ktoś regeneracji i na przykład jest taki zjazd, nie? Takie odpłynięcie, że ten organizm już wie, że tutaj potrzebny jest odpoczynek. Wiele osób właśnie mówi, że dużo lepiej się śpi. Nawet Norwegowie prowadzili badanie u piłkarek norweskich właśnie pod tym kątem tego snu, jakości snu, nie? Że poprawia się jakość snu, że mamy więcej energii, większą wydolność, no bardzo dużo tych aspektów, a to co ty mówisz, to równoważą się układy, czy współczulny z współczulnym, czyli my z reguły żyjemy w takiej pogoni, nie? W takim stresie, cały czas adrenalina, kortyzol, cały czas w tym biegu będzie i nagle jest takie zmienia się fale mózgowe, dosłownie czułam, jak mi się zmieniają z tego beta, wchodziły naprawdę w alfa, wchodziły bardzo głębokie, a to jest bardzo ważne, bo my wtedy też dajemy odpoczynek naszemu ciału i właśnie ten kortyzol wtedy idzie na dół, bo ja to czułam, tak, ja to czułam sama w sobie, było niesamowite, tak, to jest przepiękne. Tak, a hitem jeszcze jest właśnie w tym wszystkim, nie wiem, czy ty włączyłaś sobie tę opcję właśnie, jak robiłaś terapię, że producent zapewnił jeszcze dwa dodatkowe aspekty relaksacyjne. Pierwszy aspekt relaksacyjny to jest muzyczka, którą możesz sobie włączyć i terapia trwa, słuchajcie, 8 minut, więc w ciągu tych 8 minut masz relaksacyjną muzykę, a dwa, słuchaj, jest oświetlenie ambient całego komputera, i tam to oświetlenie się pojawia i gaśnie i w rytm tego osoby, które mają problem właśnie z relaksacją, sobie oddychają, czyli wdech, wydech, czyli jeszcze dodatkowe dwa bodźce. To jest niesamowite, że po prostu to jest takie 8 minut dla ciała. A teraz uważaj, bo nie wiem, czy wiedziałaś, jeżeli wiedziałaś, to na razie nic nie mów, że efekt terapeutyczny, czyli 8 minut robisz terapii, a efekt tego prawidłowego mikrokrążenia utrzymuje się w organizmie, słuchaj, 16 godzin. Czyli cokolwiek ty nie robisz w ciągu dnia, czy nie pójdziesz spać na basen, na siłownię, na spacer, czy usiądziesz, przeczytasz książkę, twój organizm robi robotę za ciebie. Tak, samoregeneracja, nie? Taka. Tak. Naszego ciała. To jest niesamowite, jakie nasze ciało jest, jak ono się samoregeneruje, ale musimy wspomóc właśnie w tej samoregeneracji, nie? Musimy dać. Tak, zaczynamy ten proces, nie? Dokładnie tak. No i potem, jak przyleciałam do Stanów już, no to byłam pod wrażeniem tego, tej terapii, naprawdę. No i Leszek mi tak ciągle mówi, a to, a tamto, wow, nie? Dostaliśmy ten to i tamto i sprawdzaliśmy, jak fajnie działa, nie? I nagle słyszę, że Leszek się miał wypadek, że się przewrócił i tak. To, co mi mówili, to było dosyć... Ja cały czas słyszę o różnych tak przypadkach u ludzi, ale to było dosyć szalone, bo sposób, w jaki to zrobiłeś, to by też było szalone, nie? Ale Leszek lubi żyć intensywnie. No,
intensywnie, nie limituje się, więc zdecydował, że sobie pojeździ deskorolką, tak? Hulajnogą. Hulajnogą, przepraszam, hulajnogą. Mam taką prywatną hulajnogę dosyć szybką i no faktycznie to się stało raptem, jak zakupiliśmy, niedługo po to się stało. Moja partnerka Monika mówi, że a teraz sprawdzimy, czy to działa. No, także szczerze mówiąc, nie chciałbym tego sprawdzać w taki sposób, nikomu tego nie życzę, ale wywróciłem się dosyć szybko jadąc, nacisnąłem za mocno na hamulec, ujechałem przednie koło, wywróciłem się bardzo mocno na bark i rozbiłem głowę, przeciąłem łuk brwiowy. No i jak się pozbierałem, no to okazało się, że no dosyć mocno krwawię z tego łuku brwiowego, bo przecież wiecie, że to jest mocno unaczynione miejsce. Przyszedłem tutaj do mnie, gdzie mieszkam. Monika akurat jeszcze była w Laboxy, tam kończyła swoją pracę. To było krótko przed 22. Ja mówię, słuchaj, no... Ona myślała, że mnie pobili. Ja powiedziałem, nie, na szczęście, ale wywróciłem się na hulajnodze i mówię, zobacz, mi tu jeszcze z tego barku kość wystaje. Jak ona to usłyszała, to prawie nie zemdlała. Więc niestety nie zawiozła mnie na pogotowie, tylko musiałem zadzwonić na pogotowie. Oczywiście pogotowie w Polsce nie działa dosyć szybko, szczególnie tu w Lublińcu. Przyjechali chyba po 40 kilku minutach. Ojej. Tak, pan doktor mnie zobaczył i powiedział, stanie zagrażający życiu, ma tutaj pan stłuczony bark, proszę jechać sobie do szpitala. No i pojechaliśmy do szpitala o 30 kilometrów kilka oddalonego. Tam oczywiście to się odbywało tak, że musieliśmy poprosić, żeby obudzono pana doktora, który miał dyżur, ale spał. I przyjechaliśmy summa summarum po 4 godzinach ze zdjęciem rentgenowskim. Za chwilę postaram się go udostępnić, jak to wyglądało. Po czym powiedział pan doktor, nie oglądając mnie w ogóle, tylko mówiąc, że mam jechać do domu i umówić się do ortopedy, żeby on mnie zobaczył za 2 tygodnie, ale żebym się nie spodziewał, bo ręką prawdopodobnie nie będę ruszał około 2-3 miesięcy, a cały proces gojenia się takiego, to jest zwichnięcie barku. On stwierdził, że to jest 2., 3 stopień, więc to będzie około 5-6 miesięcy. No to troszeczkę się podłamałem. No ale za te 2 tygodnie, oczywiście chodziłem w temblaku, za te 2 tygodnie poszedłem do naszego tutaj kolegi, który zajmuje się, on też jest zresztą sportowcem, dlatego się znaliśmy, tak bardziej z widzenia, bo bardziej się opiekował też moją mamą, tam jakieś zaszyki podawał kiedyś i mówi, wiesz co, no to jest jakoś dziwnie wygojone. Ty masz bardzo dużą ruchomość. To jest ruchomość w granicach, nie wiem, około 90% zdrowego barku. Mówi, co ty robiłeś w ogóle? Ja mówię, wiesz co, no ja korzystałem z mojej komory hiperbarycznej, chociaż nie za dużo razy, ale dosłownie niedawno temu kupiliśmy takie urządzenie, które naprawia mikrokrążenie, BEMER się nazywa, i jeszcze się odpowiednio suplementowałem, też nie wstydzę się, kompletnie polską firmą, z naturalnymi suplementami, z naturalnymi produktami, chociaż nie lubię tego słowa, bo w Polsce bardzo to słowo zostało zniekształcone, jeżeli chodzi o wartość tego słowa. I on mówi, wiesz co, ja bym to zoperował. Ja mówię, okej, ale chciałbym, żebyś pojechał do kliniki sportu w Żorach. Jest taka słynna klinika sportu, prywatna, która leczy między innymi sportowców naszej kadry na przykład, i siatkarskiej, i piłkarskiej. Więc ja szybciutko za telefon. Cały dzień przedzwoniliśmy z Moniką, Monika raz dzwoniła, raz ja. Udało się dostać tydzień chyba i 2 dni od tej wizyty. Pojechałem na tą wizytę, wszedłem do tego pana doktora i to jest pan doktor, który się nazywa, zajmuje się tylko barkami, więc świetnie trafiłem, zresztą on mi nawet zasugerował, że do niego mam pojechać. Kazał mi się rozebrać, zaczął, proszę podnieść ręce w bok, w tył i tak dalej, na okrągło ruszać. Wykonował ze mną ćwiczenia z oporami, czyli ja podnosiłem ręce, on mi na dół je spychał, zrobił mi USG, potem polecił, żebym poszedł jeszcze szybciutko zrobić kolejne USG, rentgen tego barku z obciążeniem. Okazało się, że już z trzeciego
drugiego, trzeciego poziomu przekształciło się do, może źle zinterpretował ten pierwszy doktor, nie będę tutaj absolutnie tu nic mówił na ten temat. Zdjęcie. Pokaż zdjęcie tego zdrowego barku i tego, który miałeś. On stwierdził, że to jest zwichnięcie trzeciego do piątego stopnia. Może pierw pokażę ten zdrowy bark. Mhm. Tak, Marko, o, to jest zdrowy bark, to jest mój prawy. Mhm. Teraz wezmę, pokażę ten drugi. No ja pamiętam, że mieli ci robić operację. Tak. Ale za szybko się wyleczyłeś. Za szybko bark. Się wyleczyłeś. Tak, to... jak widzicie różnicę, on, ten obojczyk powinien być około centymetra, dwóch milimetrów niżej. On powinien się po prostu trzymać tej kości, która jest po prawej stronie. I to jest obręczy jak gdyby stawu. On po prostu wyskoczył z tego stawu. No i tak już przyszedłem z tym zdjęciem, oczywiście on już je widział na komputerze. Ja może nie będę pokazywał, bo to nie jest może za bardzo przyjemne dla wszystkich. W każdym razie pan doktor powiedział mi, zapytał się mnie, mówi, kiedy się panu to stało? Ja mówię, no 3 tygodnie i 4 dni temu. On mówi, to jest niemożliwe. Ja mówię, dlaczego? No bo proszę pana, stan wygojenia i ruchomości pana barku wskazuje około 3-4 miesięcy. Wow. Co pan robił? Mówi do mnie. Ja oczywiście to samo. Mówię, komora, bemer i prostik. On mówi, to jest niesamowite w ogóle. No i spędziłem tam kolejną rozmowę z nim, z pół godziny na ten temat, rozmawialiśmy, ale ja cały czas byłem ciekawy, mówię, pan co, ja nawet się obciąłem przed tym wyjazdem, bo ja myślałem, że on mnie zostawi w ogóle od razu na operacji, bo przynajmniej tak mi powiedział mój ortopeda w Lublińcu, mówi, wiesz co, jak on ci powie, że cię zoperują od razu, to tam zostań, więc ja jechałem z walizką, z rzeczami, głowę obciąłem, jak to moja Monika powiedziała, wyglądam, jakby mnie z więzienia wypuścili, bo obciąłem go na 3 milimetry, a tylko dlatego, że dowiedziałem się, że jak będę miał ten bark zoperowany, to nie mogę w ogóle ruszać przez 6 tygodni i będę się musiał radzić jedną ręką. Więc żeby nie mieć kłopotu z długimi włosami, no to ogoliłem się. Więc ja do niego przyjechałem i ja mówię, ja już jestem przygotowany, mam walizkę. Mówi pan co, ale ja bym tego nie robił. Panu już dziękujemy. Panu już dziękujemy, ja bym tego nie robił. Ja mówię, a dlaczego, nie? No mówi, po pierwsze ma pan to wygojone, czy zrobimy tę operację za pół roku, czy za rok, to jak gdyby w tej chwili nie ma to większego znaczenia, ten bark jest mocno wygojony, musielibyśmy teraz te wszystkie naczynia, które się nowe pojawiły, czyli te mięśniowe, kolagenowe i tak dalej, musielibyśmy to wszystko jakby powyczyszczać i tak dalej. I po drugie musielibyśmy ten obojczyk prowadzić do jak gdyby do tego stawu barkowego i go zatrzymać. Ja mówię, okej. Co to oznacza? To oznacza, że akurat tam w klinice podchodzą bardzo, mi się wydaje, może naturalnie do tego. Musielibyśmy to związać, tak obrazowo mówiąc, pana ścięgnem. Ja mówię, okej. Okay. Ja mówię, a skąd te ścięgno? No mówi, no w przedramieniu jest słabe, bo jak on mi robił te USG, on mi naciskał. Ja mówię, czuje pan ból? Ja mówię, no tak delikatnie, nie? Ale on mówi, no ja naciskam bardzo mocno, uważam, że się nawet opieram o pana, ale ten bark tylko zszedł 2 milimetry, czyli brakuje jeszcze około centymetra. Więc żeby ten bark wprowadzić, to musieliby mi to zawiązać z kością, która jest poniżej, no ja to oglądam właśnie, i powiedział, że niestety w udzie jest też za słabe, musieliby mi wyciągnąć wiązadło krzyżowe z kolana. Bo jest najsilniejsze. Następny zabieg. Następny zabieg, operacja jedna i druga na raz, i rehabilitacja i kolana, i ręki. I on powiedział, że niedawno, nie będę wymieniał nazwiska, był nasz polski piłkarz, reprezentant Polski, dokładnie z takim samym uszkodzeniem. Z tym, że no to jak to określił, w trochę innym budżecie. On już, reprezentant Polski, po 3 tygodniach już zaczął trenować. No ja mu powiedziałem, no to podobnie jak ja, z tym, że nie z takim budżetem. W każdym razie byłem ostatnio u niego w tamtym tygodniu na takiej kontroli. Powiedział, zrobimy jeszcze inne zdjęcia tam w ruchomości, w specjalnych pozycjach.
powiedział, że fantastycznie to wygląda. Na pewno by tego nie operował, chyba że mi to przeszkadza, ponieważ ta kość troszeczkę wystaje, ona opiera się o skórę. Możemy tą kość wystającą ściąć, żeby jej nie było widać. Ale powiedział, że tego by nie robił. No i zaprosił mnie, powiedział, żebym się umówił z panią Judytą, która jest administracji, na prezentację właśnie tego urządzenia. To taka krótka. Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bardzo szybko, bo bardzo dużo osób ma na pewno problemy właśnie z kręgosłupem, ze stawami. Mieliśmy ostatnio panią, dosłownie kilkanaście dni temu, która przyszła do nas z dwoma kulami i z usztywnionym stawem kolanowym. Znaczy nie zginęła, bo to ją bolało. I to się okazało, że to jest koleżanka od mojej Moniki, od mojej partnerki i mówi, wiecie co, ja bardzo was przepraszam, powinnam tu przyjść dawno. A ona chodziła do pewnego miejsca, nie chcę tu oczywiście wymieniać, przez 3,5 tygodnia, tam miała różne zabiegi robione, wydała kilka tysięcy złotych i mówi, ratujcie mnie, bo ja za 7 dni jadę do Chorwacji, a ponieważ mój mąż nie za bardzo dobrze prowadzi, ja muszę prowadzić ten samochód, mamy wykupione wakacje, tylko z własnym dojazdem, mam dwójkę dzieci, wszyscy są nastawieni. Ja mówię, wiesz co, ona się nazywa Paulina. Mówię, wiesz co, Paulina, okej, spróbujemy. I Monika, robiliśmy jej właśnie zabiegi z BMR-a, dodatkowo suplementacja i słuchajcie, po 5 dniach przyszła bez kul. Brawo. No powiem tak, ja poproszę ją, żeby w ogóle to opisała i żeby na stronie Laboxy się to znalazło, ale no tak właśnie działa ta technologia. My jesteśmy pod wrażeniem. Ja powiem wam, że my się bardzo długo zastanawialiśmy, ponieważ my technologię BMR poznaliśmy na takim sympozjum, ono się nazywa Czego lekarz ci nie powie, Dagmara na pewno będzie wiedziała. Znamy. Tak, z Harmonii i tam właśnie była firma, która gdyby prezentowała tematy i w tym momencie miała moja partnerka pierwszy dzień okresu, ja miałam zrobiłem sobie kontuzję ręki na siłowni i tam pierwszy raz żeśmy siedli na tą matę, Monika przez cały dzień bez bólu, a ma bardzo ciężkie okresy, bez bólu sobie poradziła. Ja oczywiście powiedziałam, że to placebo, nieprawda, że to tak tylko psychika trochę, ale na drugi dzień jeszcze mnie ta ręka nie bolała i dopiero tak pod koniec drugiego dnia zaczęło mnie wracać ten dyskomfort jak gdyby tego mojego mięśnia. No i potem zaczęliśmy szukać filmy. Słuchajcie, no my jesteśmy pod wrażeniem. Ja uważam, że to jest punkt zwrotny, jeżeli chodzi o to urządzenie. Ja tylko jestem jeszcze też pod wrażeniem pewnej rzeczy, ponieważ my prowadzimy to studio od 3 lat i do nas przychodzą, jak ja to mówię, spadachroniarze lekarscy, naprawdę z takimi rzeczami, że w głowie się nie mieści, z gromkowcami, z niegojącymi się ranami, gdzie lekarze sobie nie potrafią poradzić, składają ręce i ci ludzie trafiają do nas, ale ja chciałem o czymś powiedzieć, że my tyle działamy, 3 lata, może niedługo, tak? Albo ta klinika sportu i zobaczcie, oni tylko słyszeli, a my w ogóle o tym nie wiedzieliśmy, że to jest tak fantastyczna rzecz, która jest od 26 lat na rynku. I co jest najciekawsze a propos Stanów, każdy kosmonauta wychodzący w przestrzeń kosmiczną, w tym skafandrze, ma cewki BMR-a. Tak. To jest w ogóle. I mnie jako mężczyznę to imponuje. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zabrałem dużo czasu. Zmieściłem się, jeszcze zostało chwila. Nie, cudownie, Leszek. Ja zawsze uwielbiam słuchać właśnie te twoje historie. To jest coś niesamowitego i pamiętam ten dzień, kiedy Leszek to zrobił dzień przed naszą prezentacją, wykładem, który miałam prowadzić u niego w gabinecie, właśnie tam w Laboxy. Ja przyjeżdżam, a Leszek z tym blakiem, z rozwaloną twarzą, ja mówię, Boże, co się stało, nie? Musiałem, żeby przetestować, musiałem, po prostu świat mi to dał, żeby przetestować, więc to było niesamowite. I jeszcze tak na szybciocha wam powiem, co oprócz NASA mnie fascynuje zawsze, że jest to urządzenie medyczne do użytku domowego i klinicznego i ma pełną certyfikację MDR i w Stanach Zjednoczonych FDA, a wiecie jak to jest FDA, że oni tak po prostu lekką ręką tych certyfikatów nie dają i za piękne oczy. I taką jakby nie gwarancją, ale przykładem dla tego jest to, że w zeszłym roku była premiera BMR Premium Evo, i tutaj w Europie u nas mieliśmy tą premierę w lutym 2023 roku,
A słuchajcie, w Stanach tak długo trwa ta certyfikacja, że było dopiero w lipcu. Więc naprawdę bardzo rygorystycznie i to jestem pod wrażeniem, że można po prostu czegoś takiego używać we własnym domu. A druga rzecz jest na tyle intuicyjna i prosta w obsłudze. A jeżeli ktoś by się decydował, no to oczywiście jest tutaj nasze pełne wsparcie, moje i Leszka, jeżeli chodzi o taką opiekę i dostosowanie indywidualnych potrzeb. Ja chciałem jeszcze słówko dodać, bo nie powiedziałem o tej mojej głowie. Jak Monika, moja partnerka, powiedziała mi, no to teraz przetestujemy. No oczywiście my mieliśmy ten pełny pakiet razem ze światłami, które też mają certyfikat medyczny. Tam jest również infrared, światło głębokie, czerwone. No i dobra, mówi, to teraz zrobimy ci zdjęcie. I słuchajcie, ona wszędzie pokazuje te moje zdjęcia. Dlatego mnie to tak denerwuje, bo już ludzie, chociaż wam coś pokażę, nie? Patrzcie, tu jest Leszek, nie? Rozbita głowa, rozcięty łuk grudniowy. Wiecie, moje siwe włosy, nie? Niezbyt dobra skóra, bo to już ponad 50 lat, no blisko 50 lat może tak powiedzmy. I ona pokazuje te moje zdjęcia rozbitej głowy i przez 4 dni, słuchajcie, dzięki BMR-owi nie miałem śladu. Co prawda rozcięcie zmniejszyło się o połowę, troszeczkę było, w tej chwili w ogóle już nie mam śladu, bo dalej to używam, ale po 4 dniach rozbita głowa po prostu się zagoiła. 4 dni, coś niesamowitego. Zresztą Monika ma podobną historię ze swoją ręką, bo chciała, tak, chciała przypominać Bruce Lee i chciała rozwalić szybę. No. No nie tak do końca, ale tak. Bardzo fajnie, że powiedziałeś o BT Packu, czyli zestawie lamp do fototerapii. I tam mamy właśnie infrared, podczerwień, która wchodzi nawet do 9 cm w głąb naszego ciała, ale dla kobiet i jak są jakieś właśnie niegojące się rany, jakieś blizny czy takie rzeczy, to działa przeciwzmarszczkowo i pobudza przede wszystkim wydzielanie naszego kolagenu w skórze. Tak. No i drugi spot to jest niebieskie z czerwonym i tutaj już działamy bardzo intensywnie przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, czyli jakieś trądziki, jakieś takie rzeczy, właśnie problemy skórne. Tak, a propos mojej ręki, no to też to była taka ciekawa historia, ale myślę, że zostawimy sobie ją na następny raz. Na następny. Żeby nie wszystko tutaj wam dzisiaj naraz, bo troszeczkę już jesteśmy. Nie, to jest dużo. Słuchajcie, musimy się spotykać tak, po prostu raz na 2 tygodnie, myślę, i po prostu opisywać te historie. Tak, historia jest naprawdę niesamowita ilość. To są cuda, które ta technologia robi. Ja lubię to, że ta technologia, że to jest, oni mówią, wiadomo, szwajcarskie zegarki są najlepsze i niemiecka technologia, nie? To są takie rzeczy, których po prostu no, nie przebijesz. To są najlepsze rzeczy, to nie jest coś, co jest, wiesz, byle jak zrobione, czy zrobione na najmniejszej linii oporu, bo niektóre są takie produkty, też miałam z nimi styczność, ale powiem wam, że ja w ogóle takich rzeczy nie kupuję, nie inwestuję mojego czasu ani energii na takie rzeczy, więc ja jestem zafascynowana tym, po prostu ja cały czas czytam te badania kliniczne, badania medyczne, wiesz, historię ludzi, nie tylko ludzi, ale konie na przykład, które też jest... Chciałam dodać, że jeszcze właśnie konie. Tak. Ja pracowałam kiedyś z końmi, znam konie, wiem jakie są wymagania, wiem jak bardzo są też przygotowywane na jakieś zawody, czy tutaj też są bardzo dużo, jest taki właśnie horse show w Scottsdale, na które też jeździłam od lat. To jest taki temat rzeka. Przede wszystkim my jesteśmy za terapiami holistycznymi tutaj. Nasz kanał, mój kanał też wspiera właśnie naturalne leczenie, więc to jest to, że nie trzeba botoksu zaraz, nie trzeba zaraz robić operacji, nie trzeba zaraz po prostu najgorszych jakby takich... Bo czasami nam dadzą nam opcję, operacja albo będziesz z tym żyć, nie? Albo będziesz w bólu żyć i po prostu deal with it, to mnie nie interesuje jak, albo operacja, nie? Która jest nie dość, że droga, to jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle się z tego wyjdzie tak naprawdę, bo nigdy nie ma gwarancji z operacji, każda operacja niesie za sobą ryzyko, ogromne ryzyko. Więc tutaj po prostu jest takie, wielka nadzieja jest w tej technologii, która już jest potwierdzona, to jest potwierdzone, że to działa, to nie jest, że my gdybamy tutaj,
tylko to jest niesamowite, jak to działa. To jest jak jakiś cud. Mi to przypomina łóżka medyczne, tak zwane med beds, o których teraz często mówimy. To jest technologia, która, mam znajomego, który ma dojście do tych łóżek, ale to są ogromne koszty. Poza tym, po co? Po co? Są inne, jakby normalniejsze rozwiązania i nie trzeba z tego robić żadnego, nie wiadomo jakiego wielkiego, nie wiem, zamętu, bo z tymi medbeds to bardzo dużo jest takiego, no każdy mówi, ale tak naprawdę nie wie, a nie jest pewny. Ja to tak widzę, że to jest technologia dostępna dla każdego. Oczywiście ten produkt kosztuje, to są koszty, bo to jest jakościowy produkt i on naprawdę działa. To jest technologia, która naprawdę działa, jest dobrze, solidnie zrobione i można sobie zapłacić na raty, jeżeli ktoś naprawdę nie jest w stanie zapłacić od razu. Ale ja jestem bardzo podekscytowana, że zaufaliście mi, że chcecie, żebym ja to reprezentowała, i bo już mam licencję i na Stany, i na Europę. Tak? Tak, na Europę, tak, tak. To jest niesamowite, po prostu to, że kliknęłaś. Dagmarko, ty masz na 14 krajów, ponieważ stronę internetową, którą być może udostępnisz, nie wiem, czy już o tym wiedziałaś, tak. To ludzie w 14, Boże, przepraszam, w 14 językach na ponad 30 krajów, więc to jest niesamowite, że z jakiego kraju komukolwiek nie wyślesz, to on sobie we własnym języku może przeczytać, czy to jest Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada, nawet RPA, więc tu jest ta możliwość właśnie, żeby każdy mógł sobie we własnym języku przeczytać, to jest super. Tak, jest ogromne pole tutaj do naprawdę zrobienia. Tam jest ogromna ilość materiałów. O. Cały czas. Niewyobrażalnie. Niesamowite to jest i mnie to fascynuje. Mnie to naprawdę fascynuje, bo ja całe życie, wiecie, że siedzę w tym. Mój tata pomagał ludziom. Jak on by miał taką technologię, słuchajcie, to co nie działało, na przykład czy zioła, czy już było za daleko, albo. Wiecie, czasami było za późno, bo lekarze po prostu, no ludzie ufali lekarzom, a lekarze po prostu nic nie robili i ten człowiek coraz gorzej się czuł, coraz gorzej. Jak przychodził do mojego taty, tak jak ty mówisz, spadochroniarze, nie? Lekarscy, że ludzie po prostu już mają ostatnie jakby, już nie mają nadziei, już mówią, dobra, teraz już wszystko spróbuję, ale mój tata jakby miał taką technologię, to też by jeszcze więcej pomógł. Pewne rzeczy, no żyjemy w takim świecie, że zioła czasami nie są wystarczające i trzeba się wspomóc czymś innym. Przede wszystkim zobaczcie, jakie jest zanieczyszczenie środowiska, tego kiedyś nie było. Myśmy nie mieli takiego zanieczyszczenia, jakie teraz jest. To, co psikają na niebie, czy tam w wodzie jest, czy w jedzeniu. Jedzenie jest z taką ilością chemikalii, że wiecie, no kiedyś zioła, tak, dawały radę, a teraz ja to widzę na przestrzeni czasu, że to już trzeba tutaj konkretnie zastosować coś, co będzie mocne i wspierać nasze ciało do samoregeneracji. I właśnie takim przykładem jest Bemer. To dla mnie to jest rewelacja, bo to wspiera. I też pewnie będą pytania, czy to szkodzi, czy tam, bo to są takie mikrofale niby, ale to jest technologia, która inaczej działa niż takie mikrofale, które znamy, czy sygnały. Jak chcesz, mogę od razu powiedzieć właśnie, może nie mikrofale, bo mi to od razu kojarzy się, wiesz, u nas przynajmniej w Europie, w Polsce z kuchenką mikrofalową. To działa na zasadzie na bazie częstotliwości i tam są bardzo niskie częstotliwości, 12 i 33 Hz. I to jest właśnie impuls elektromagnetyczny. Nośnikiem tego impulsu, jeżeli właśnie znajdą się takie osoby, które będą chciały tej wiedzy, jest pole magnetyczne o bardzo niskim natężeniu. Słuchajcie, nasza kula ziemska wydziela pole magnetyczne o natężeniu 60 mikrotesli. W Bemerze mamy 35 mikrotesli, czyli dwa razy niżej niż wydziela nasza kula ziemska. I to jest niesamowite. I właśnie ten impuls trafia w ściany naczyń, w ten mięsień i pobudza go do prawidłowej naczyniorychowości, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Więc to jest fenomen i to jest niesamowite, że tak naprawdę są tylko trzy przeciwwskazania, jeżeli chodzi o stosowanie i tyle. I to jest wszystko.
Czytałam o tym, że jak ktoś ma rozrusznik w sercu, tak? Tak, to jest jedno przeciwwskazanie. Drugie przeciwwskazanie to jest w trakcie radio i chemioterapii, aktywnego leczenia onkologicznego. No i trzecie przeciwwskazanie no to jest po przeszczepie narządowym przy przyjmowaniu leków immunosupresyjnych, no i na przykład pompa insulinowa, jakieś aktywne takie, wiesz, implanty lekowe. I to tyle. Koniec. No. I koniec. Jeżeli pompa jest zewnętrzna, to można ją na czas akurat terapii odłączyć, tak? Ale jak jest, ja się na tym dokładnie nie znam, być może są takie pompy, które są na stałe zamontowane, no to faktycznie nie. Ale tych przykładów, a propos jeszcze tak dwa słówka, no to są też przykłady przedwcześniaka na przykład, któremu lekarze nie dawali kompletnie... A może Leszku zostawmy to następny raz, dobra? A później... To bardzo ciekawe przykłady. Tak, bardzo dużo jest. To jest kolejny temat, bo w Polsce, nie wiem jak w Stanach, w Polsce jest to bardzo szczelna grupa zamknięta, do której bardzo ciężko się dostać z jakimkolwiek produktem. I właśnie nas też przekonało przed zakupem. Zadzwoniłem do koleżanki, która jeździ na koniach, jeździ tak półzawodowo, jest zamożną osobą, która ma swojego konia, jeździ na zawody. Jak ja powiedziałam tylko Bemer, to ona powiedziała top of the top i to mi wystarczyło. Tak, ludzie znają. No, słuchajcie, no musimy się jeszcze raz spotkać, bo tego jest bardzo, bardzo dużo i ja bym prosiła o komentarze pod tym filmem. Będziecie mieć linki. Jeden link będzie na Stany, jeżeli ktoś chce kupić w Stanach, chce się dowiedzieć więcej, jest to po angielsku czy w innych językach, dam link na Stany. Drugi link będzie na Europę, więc też jeżeli ktoś jest w Polsce, czy no tutaj rozmawiamy po polsku, więc w Polsce albo w Europie, jeżeli chce kupić, to będzie to drugi link, więc będziecie mogli sobie tam poczytać, pooglądać, tam są filmiki, tam jest mnóstwo informacji, naprawdę fascynujące rzeczy, więc pod tymi linkami możecie znaleźć więcej informacji. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzach i my postaramy się następnym razem odpowiedzieć na nie, bo to jest ogromny temat i to jest fascynujące urządzenie. Dla mnie jest to porównywalne właśnie z MedBeds, bo wszystko się zaczyna właśnie od tego krwioobiegu, cyrkulacji, mikrocyrkulacji. Moim zdaniem jest to rewelacja, bo większość ludzi na to nie patrzy, bo nie wie o tym. Jest to temat jakby taki trochę wyłączony, tak jak mówisz, Monika, w szkole tego nawet nie za dużo o tym mówili, jak jeżeli w ogóle. A tak naprawdę przecież to jest podstawa. Jak przechodzą te substancje, jak przechodzą te wszystkie krwinki, jak to się dzieje, jak ten krwioobieg. Zresztą jeszcze tam powiemy następnym razem o tym, czym jest serce. Myślę, że też warto powiedzieć o tym, czym jest serce. Nie tylko jest tym, co myślimy, że jest, ale jest więcej. Teraz mamy dużo więcej faktów na temat serca, bo też tutaj chodzi o energię. Chodzi o przepływ tej energii i tego worteksu. Z czym też dużo ludzi ma problemy, jeżeli to urządzenie pomaga właśnie, mój pies też się odezwała, moja Kalipsa też się odezwała, rozmowa piesków. Także jest dużo, dużo informacji, jeżeli ktoś ma pytania, piszcie, możecie pisać do mnie, jak ja czegoś nie wiem, to zapytam. Jeżeli chcecie się umówić na szybki telefon, powiedzmy 10-15 minut, to też dajcie znać, to porozmawiamy. Ja Wam przedstawię też opcje, jak można zakupić takie urządzenie, w jaki sposób to wszystko wygląda. Także wszystko to, kontaktujcie się. Pod spodem będą wszystkie informacje, gdzie kliknąć, jaki e-mail. I dziękujemy za oglądanie, kochani. Nasza intencja jest taka, żeby każdy żył bez bólu, w szczęściu, w spokoju, w harmonii i w zdrowiu przede wszystkim. Także działamy. Tak, przepraszam, bardzo musiałam otworzyć córce, więc ja też bardzo serdecznie Wam dziękuję. Takie sytuacje czasami nieprzewidziane, prawda? Więc dziękuję, że zaprosiliście mnie tutaj dzisiaj. No i mam nadzieję, że zobaczymy się właśnie jeszcze nie raz i jeszcze nie raz będziemy mogli porozmawiać na temat zdrowia, mikrokrążenia i tych wszystkich rzeczy.
Dziękuję. Wielkie podziękowania, Dagmara, dla Ciebie, ponieważ jesteś wielkim autorytetem i nie tylko tam u siebie, ale również tutaj w Polsce. Ludzie Cię obserwują, słyszeli o Tobie, zresztą nawet organizowałeś tutaj spotkania, więc to my bardzo Ci dziękujemy, bo to dzięki temu, że się poznaliśmy, teraz możemy razem na ten temat mówić, rozmawiać, pomagać innym. A my to robimy z pasji. To jest dla nas to jest pasja, bo to, co u nas się dzieje tutaj w tym małym Lublińcu, widzimy, w jaki sposób ludzie podchodzą do tego i podchodzą do tego tematu i podchodzą do nas, ponieważ widzą u nas błysk w oku, że my to mówimy szczerze, z uczuciem i z prawdą. Jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, kochani, za Wasz czas, za Waszą energię, za poświęcenie. Kontynuujmy tą pracę. Ten świat nie może być taki, jaki jest teraz. Musimy go zmienić na lepsze. I dzięki właśnie takim różnym terapiom holistycznym będziemy mogli to zmienić, żeby każdy lepiej się czuł, żeby każdy miał taką pasję, mógł kontynuować to, co kocha i pomagać innym zarazem. Tak, więc dobrego dnia, wieczoru, w jakiejkolwiek porze będziecie oglądać. No i co? Dobrego mikrokrążenia. Dokładnie. Zdrówka, kochani. Do zobaczenia. Zdrawiamy Was cieplutko. Kochamy. Pa, pa.